agencjach międzynarodowych. Wymianą zostały objęte osoby odbywające kary więzienia w USA, Niemczech, Polsce, Słowenii, Norwegii, Rosji i Białorusi. Czy nie było szansy na wyciągnięcie Andrzeja Poczobuta z białoruskiej kolonii karnej? Nie odpowiem panu na to pytanie, dlatego że całość tej operacji jest objęta klauzulą ściśle tajne. Te pytania chyba, jeżeli w ogóle do kogokolwiek można kierować, no to na pewno nie do wiceministra spraw zagranicznych, a do szefa wywiadu, kontrwywiadu, czy do koordynatora służb specjalnych. Jeżeli będą chcieli odpowiedzieć, odpowiedzą. Dobry wieczór. To jest wszystko dość żenujące. Jeśli w wymianę były zaangażowane Stany Zjednoczone, Rosja, to oznacza, no Polska oczywiście też, Słowenia, Norwegia, to trzeba było wyciągnąć najbardziej pożądanego więźnia, czyli Andrzeja Poczobuta. Taka okazja może się nie powtórzyć przez lata. Trzeba było wykorzystać tę sytuację, żeby właśnie starać się tego, który najbardziej tam cierpi, bo to już od ponad 3 lat, czyli Andrzeja Poczobuta, z tej kolonii karnej. To by się udało, tylko polski MSZ za czasów Sikorskiego zawsze jest taki, że albo w kopie ukraińskich opozycjonistów, podając oficjalnym władzom ich dane skąd na przykład, albo jest absolutnie bezradny wobec sztuczek ruskich agentów i dyplomatów. I to jest żałosne. Radosław Sikorski, taki wielki dyplomata. I co? I Poczobut nadal siedzi. A pan Sikorski opowiada, że on codziennie o nim myśli. Sobie myśli. Tylko to nic nie daje, a Poczobut nadal siedzi. To jest program Polityka na Deser w telewizji w Polsce. Stanisław Janecki ze mną. Andrzej Rafał Potocki, dobry wieczór. No naprawdę, to jest spaprana operacja po prostu. Nie, no totalnie spaprana. Szejna zasłania się tajemnicą państwową, zwala wszystko na wywiad i kontrwywiad. Żeby niedoróbek nie ujawnić. Ale to przecież nie kontrwywiad ani nie wywiad decydują o tym, kogo puścić z więzienia i wymienić na innego szpiega, tylko to są czynniki polityczne. Najwyższe władze, a więc premier, ale również także MSZ. I niech Szejna się nie zasłania, ale jemu jest tak wygodnie, bo jak ktoś schrzani robotę od A do Z i wypuści, można powiedzieć, tutaj używając kolokwializmu, za frajer wypuścili szpiega, którego trzymali w polskim więzieniu. Szpiega i oficera GRU Pawła Rupcowa. To jest szpieg GRU, czyli wywiadu wojskowego. Najważniejszy wywiad i najbardziej sprawny wywiad Moskwy. I przedstawiciela tego wywiadu mieliśmy w swoich rękach i został puszczony od tak sobie za nic praktycznie. Bardzo cenny, ponieważ on przez długi czas był nielegałem. A nielegały to jest osobna kategoria, której się chucha, dmucha i nie wykorzystano w ogóle. Będziemy jeszcze mówić o tym, jak podle zachowywała się ówczesna opozycja, bo on został zatrzymany w 2020 roku, i różne media, które alarmiły niewinnego człowieka, hiszpańskiego dziennikarza Pabla Gonzaleza, i w Hiszpanii te głupoty też, a potem się okazało to, co się okazało. I wy jesteście profesjonalistami, panie Sikorski. Wy jesteście amatorami kompletnymi. Ja rozumiem, że w takich operacjach biorą udział także tajne służby. To jest oczywiste. Ale nie wyznaczyliście sobie celu. Jak się wyznaczy cel za wszelką cenę uwolnić Andrzeja Poczobuta, to się to zrealizuje. A jak się tego celu nie wyznaczy, to nie ma szans żadnych. Ale ponoć był telefon tutaj od administracji Bidena i oni naciskali na to, żeby ta wymiana przebiegała w takiej, a nie innej formie. To sobie alibi stwarzają, legendują się. Ale poniekąd czapę nad całą operacją trzymali. Okej, okay, ale co Amerykanom by stanowiło różnicę, żeby dołączyć do tej listy Andrzeja Poczobuta? Moim zdaniem żadnej różnicy. Wydaje mi się, że jak przyszło iskrówka przyszła z Waszyngtonu, oni wpadli w taką
panikę, w taki popłoch. Ruki Paszwam nie byli w stanie nic zrobić z własnej inicjatywy, zero asertywności. I to jest wywiad, to jest kontrwywiad, to jest, to są politycy, to ręce opadają. Przecież tam siedzi dwóch, tam siedzi Poczobut i ten Polak, który siedzi w moskiewskim więzieniu, który dostał tam, zdaje się, 12 lat. Też ponoć zarzut był szpiegostwo. I Ruski by wymienił tego, tego Pablo Gonzalesa wymieniłby nasz, na dwóch bez bólu żadnego. Nasz widz pyta, czy operacja z Paprana, czy celowe działanie. To jest całkiem uzasadnione pytanie. No ale celowe działanie, jaki ma... Jaki, oni jaki chcieli uwolnić Poczobuta. Nie chcieli? No ja nie wiem. Nasi? Właśnie, no jak celowe, obawiam się, że tutaj ja nie widzę za bardzo w tym celu. No, jaki to cel? Bo ty traktujesz ten rząd racjonalnie. Te służby, się, no. Te służby traktuję racjonalnie, ale od kiedy one są racjonalne? Ja jak czytam byłego szefa służby kontrwywiadu wojskowego Pytla, to jest jakiś grzybiarz. Z grzybobrania wyciągnięty ze środka lasu i zrobiony generałem. Przecież on nie ma pojęcia. Jako psycholog opowiada jakieś durne historyjki, zmyśla sobie po prostu to wszystko, dzieli się z Gazetą Wyborczą, ci się podniecają, bo tam tych spisków jest, ale to są bzdury kompletne. Pytel z duszą, bo dusza teraz jest w tym, w kontrwywiadzie, zdaje się. No tak, wrócił. Wrócił. Do tej pory czym się wykazali? Chlaniem z Ruskimi, podczas którego dali się do dodatku sformować zdradzieckich umów, kelnerów, podpisywaniem zdradzieckich umów, przebierankami w jakieś tam aurory i inne gimnastiorki do kamer, a co do czego przychodzi, kiedy trzeba wymienić szpiega na szpiega, okazuje się, że operacja jest ściśle tajna. A co w tym takiego tajnego? To, że oni są niedorajni, to jest tajny? No może tak. No pewno tak. Pewno tak. Ja zawsze mam ubaw, bo Gazeta Wyborcza, jak pokazuje generała Pytla, to zawsze w takiej czapce, która mu, gdyby nie uszy, to by go tam zakryła całego. I o tyle to jest zabawne, że prawdopodobnie nikt nie wpadłby na to, że to jest generał służb, więc jak ma tę czapkę na głowie, to ludzie pytają, no wprawdzie nie wygląda, ale może jest. Był taki szpieg z krainy deszczowców w takiej kreskówce dla dzieci. Karamba ciągle mówił, taki czarny, i on miał też taki kapelusz. Don Pedro. Don Pedro. To ksywa dla generała Pytla. Don Pedro. Dzięki tej czapeczce Don Pedro. Chyba, że jest to czapka. Don Petro Pytel, szpieg z krainy deszczowców. No bo przecież trudno tutaj nazywać to, co oni robią, wywiadem Rzeczpospolitej albo kontrwywiadem Rzeczpospolitej. No, pani Angelika Borys, nie wiem, czy ona jest nadal szefową Związku Polaków na Białorusi. W każdym razie ona została tuż przed aresztowaniem Poczobuta też zatrzymana, ale potem została wypuszczona. I ona w połowie kwietnia ujawniła, wprawdzie nie wiadomo kiedy to się stało, że spotkała się w tej kolonii karnej z Andrzejem Poczobutem i teraz mamy ten dowód. Czytając ostatnie wiadomości, moje myśli są z Andrzejem Poczobutem. Bardzo martwię się o jego zdrowie. Ostatnie moje spotkanie z Andrzejem było 3 miesiące temu w kolonii w Nowopolocku. Jeszcze to jest w ogóle cud, że ten główny bandyta, czyli Łukaszenka, bo to musiał przejść przez niego. Zgodził się, żeby pani Angelika spotkała się z Andrzejem Poczobutem. Bo tak, my nie wiemy dokładnie, no, to co widziała pani Angelika, może nie być, mogła nie zauważyć wszystkiego, mogli go trochę podkręcić, nakarmić, coś tak, zwykle robi się takie paskudne rzeczy, żeby symulować, że jest lepiej niż, my nie wiemy, czy pan Andrzej Poczobut ma tam w ogóle szansę przeżyć, jak to będzie dłużej trwało, przecież to powinno być w centrum uwagi, no, polskiej służby. Każdy tego typu więzień polityczny powinien być naprawdę bardzo starannie, trzeba się starać go odzyskać, wyciągnąć z tej opresji. Tak robią wszystkie kraje, które się szanują.
przede wszystkim uwagę zwraca kompletnie dziwaczne zachowanie naszego rządu, jeśli chodzi o politykę z Białorusią. Zobacz, zlikwidowano praktycznie Bielsat, czyli telewizję opozycji białoruskiej, która nadawała na tamtą stronę. Telewizję dla społeczeństwa białoruskiego i dla tych, tak, którzy są przeciwnikami reżimu. Co, dlaczego telewizję zlikwidowano? Pytanie. Ja rozumiem, że pani Romaszewska... Formalnie jeszcze coś tam zostało, rozumiem, ale... Rozumiem, że pani Romaszewska była solą wokół obecnego reżimu, bo miała konotację z poprzednią partią rządzącą, no ale oprócz niej tam są czystki, blokady programów. No w ogóle dzieją się jakieś dziwne rzeczy, praktycznie rozgłośnia nie nadaje. To jest tak, jakby rozwalić wolną Europę za komuny. Tak jakby działali na życzenie Łukaszenki po prostu. Dokładnie tak. I teraz następny ruch. W stosunku do żołnierzy dzieją się jakieś dziwne historie. Działa zespół Bodnara w stosunku do tych żołnierzy, którzy oddali strzały w powietrze na granicy. Ale nie tylko tych. Nowych szuka tak samo. Nowych szuka. I teraz ponoć spadła liczba tych imigrantów, których nam podsyła Łukaszenka. Czy tam przypadkiem nie ma jakiegoś kulawego dealu układu z Baćko traktorzystą? Kto wie. I elementem tego kulawego dealu, bo to jest kulawy deal, bo my z tego na razie oprócz tego, że zamiast jak on rozdaje 70 karty dziennie, to przełazi, atakuje granicę tam 20 czy tam 25, także no jest jak gdyby progres, większy spokój, no ale niemniej jednak za jaką cenę, no cenę rozwalenia morale służb, które pilnują granicy, teraz kwestia Andrzeja Poczobuta, przecież Baćko traktorzysta to by na pstryk, jakby Putin mu kazał to raz, dwa, by wymienił, w ogóle nie byłoby żadnej dyskusji. O czym my rozmawiamy? Ta okazja była nadzwyczajna, ponieważ Putin mógł zmusić do wszystkiego Baćkę. Do wszystkiego. To... Jeśli by postawiono twarde warunki. No to jeszcze nam o tym szpiegu powie pan Mirosław Suchoń z partii pana marszałka Szymona Hołowni. Paweł Rupcow, tak, czyli Pablo González, bo takiego nazwiska używał, kiedy został zatrzymany, był w polskim areszcie przez prawie 2 lata i budziło to bardzo wiele emocji. No, no i teraz trochę wychodzi na to, że te emocje były nadmierne i że to był naprawdę rosyjski szpieg i że może nie trzeba było, przepraszam, że użyję takiego sformułowania, tak się nad nim rozczulać. No z pewnością nad żadnym rosyjskim szpiegiem nie ma co się rozczulać. To był człowiek, który od samego początku budził wątpliwości. Przypomnę rok 2022. Teoretycznie hiszpański dziennikarz, ale tak naprawdę nasze służby doskonale wiedziały, czym zajmuje się ten człowiek. Myślę, że to jest też... pokazuje skuteczność działania naszych służb, nawet wtedy, kiedy one wykorzystywane są w sposób polityczny. Hiszpańskie Amnesty bije na alarm, jeśli chodzi o wydłużający się areszt zatrzymanego w Polsce pod zarzutem szpiegostwa dziennikarza Pabla Gonzaleza. Czy ABW obroni zarzuty o byciu agentem GRU, czy będzie to wielka kompromitacja polskich służb i gigantyczne odszkodowanie? Autor tych słów to nie jest wart nawet zdania uwagi, bo to nie powiem nawet kto. Natomiast pan Suchoń po pierwsze obraża polskie służby, które nie działały politycznie, tylko działały fachowo. Bo gdyby działały politycznie, to by tego Rupcowa Gonzaleza nie złapały, ponieważ legendował się znakomicie, się legendował. Pisał o środowiskach LGBT, o tych wymyślonych strefach LGBT, o kryzysie aborcyjnym. Czyli klasyczna podpucha rosyjskich służb prowadzili właściwie polską opinię publiczną, tą, która wierzyła w te głupoty, na pasku. I kiedy on został zatrzymany przez polskie służby, tuż wcześniej został wydalony z Ukrainy, bo tam oni też zaczęli go podejrzewać, że to nie jest zwykła postać, to przyjechał do Polski i zaczął udawać zatroskanego LGBT, o te wszystkie historie.
I dzięki temu ruskim udało się nie tylko w Polsce masę tych idiotów, nawet nie powiem, że użytecznych, bo po prostu idiotów, nakręcić na to, żeby współczuć temu Gonzalezowi Rubcowowi, żeby oskarżać rząd, że dziennikarza. To zresztą łyknęły też, łyknął też rząd hiszpański, bo hiszpański minister spraw zagranicznych jeszcze w lutym 2024 roku domagał się od polskiego rządu albo wypuszczenia, albo natychmiastowego procesu, bo ten niewinny tam siedzi. A to był wyjątkowy cwaniak, bo tak jak każdy nielegał sobie miał domy czy mieszkania i w kraju Basków, i w Katalonii. Dlaczego akurat tam? Bo to bardzo sprytne. Oczywiście, bo to bardzo sprytne. Można było się zakamuflować. Wykryli go dziennikarze śledczy po tym, że leciał tym samym samolotem z oficerem GRU i w tym nie byłoby, mogło to by być przypadkowe. Tylko za bilet zapłaciła ta sama jednostka GRU. Jednego i drugiego. I w ten sposób już stało się jasne oczywiście, kim jest ten facet. No i ale potem ta masa tych kretynów broniła go wedle ruskiego scenariusza. No przecież on stworzyli mu legendę demokratycznego działacza o prawa mniejszości, zatroskanego tym wszystkim. No to ci wszyscy idioci zaczęli go bronić, no bo to swój człowiek jest. No i ten nasz specjalista od LGBT przecież murem za nim tutaj stał, co widzieliśmy w tym fragmencie, który tutaj był przedstawiony. Reporterzy bez granic, przecież protesty w Hiszpanii były całe z powodu aresztowania i przetrzymywania w więzieniu Pablo Gonzalesa Pawła Rubcowa. A kto go wsadził? No, ekipa Mariusza Kamińskiego. By nawet palcem nie kiwnęli. Który zresztą Mariusz Kamiński powiedział, że jest to najgroźniejszy spiek moskiewski w Polsce. I gdyby nie zmiana tego rządu, to by dalej gnił w tym kazamatach i byłby święty spokój, nie? Ale tutaj przyszli fachowcy od wywiadu. Wspominaliśmy tutaj generała w cudzysłowie, Pytla, Pytla z duszą. Pytla z duszą, generał Pytel z duszą. Duszą na ramieniu. Z duszą na ramieniu tego i oddali go od razu. Ale gdyby go tryzuby w swoje łapki wzięli i gdyby tam poszedł siedzieć, to by go tam Budanow i jego ludzie z chóru, czyli z wywiadu wojskowego Ukrainy, nieźle podsmażali, zanim by nie wyprął wszystkich kontaktów. A u nas ci nasi, no to jeszcze poprawić warunki, sprawiedliwy proces, bo co mu krzywda się działa w tym naszym więzieniu. Nie, no w ogóle po prostu zachowania, jakby to całe towarzystwo chodziło na pasku GRU i KGB, czy FSB obecnego. On miał zresztą absolutnie klasyczny życiorys, czyli rodzice jego matki w latach 30. do Rosji, czyli komuniści hiszpańscy, tak, jak najbardziej. I ta jego matka wyszła za mąż za człowieka o nazwisku Rubcow, który potem zrobił karierę w telewizji RBC, w takim koncernie medialnym, czyli wszystko jak po sznurku, klasyka legendowania i tworzenia nielegała, i potem ta model Baskonia, według Wołkowa, potem ta Katalonia, model dokładnie jak Władimira Wołkowa w tej jego książce, tego scenariuszu, takiego ulokowania agenta po prostu. No tam dokładnie Wołkow opisał, jak się agenta lokuje, i mniej więcej podobny schemat był w przypadku tego Rubcowa. No i co? No był ptaszek, kanarek był, w klatce był, no ale się urwał, no został. Nasi polityczni przywódcy ze swoimi podwykonawcami w postaci generała Pytla z duszą na ramieniu wzięli, otworzyli klatkę, ptaszek wyfrunął. A teraz to
pan biedny Poczobut może się podrapać w głowę, ile jeszcze będzie jeszcze oni, u tego pański traktorzysty. Oszukują opinię publiczną, mówiąc, że innymi kanałami załatwiają uwolnienie Andrzeja Poczobuta. Jakimi innymi kanałami, do diabła? Jak to był najlepszy kanał, no, jaki można sobie wyobrazić. Ale oderwijmy się trochę od tego szpiona i tych wszystkich użytecznych i nieużytecznych, którzy dali się na to wszystko nabrać. Mądrych ludzi. I inna sprawa, która wywołuje emocje, czyli czy Państwowa Komisja Wyborcza powinna odebrać dotacje i subwencje Prawu i Sprawiedliwości. I tutaj powstał swego rodzaju spór między panem Ryszardem Kaliszem, który jest członkiem Państwowej Komisji Wyborczej, a panem Maciejem Berkiem, który jest takim głównym prawnikiem w kancelarii premiera u Donalda Tuska. W kancelarii premiera pracuje, ja wiem, na pewno co najmniej 1000 albo 2000 osób. Czyli niech nie zarzucają wam tego, że oni są od tego jako rząd, żeby to wszystko przygotować. Czyli co, rząd zawalił? W sensie dostarczenia nam materiałów, i tutaj odnoszę się do pana ministra Berka, który zachowuje się w sposób niezwykle niewłaściwy. A dlaczego? Co jest w jego obraża nas, pisze, zamiast zwrócić się do nas normalnie na piśmie, pisze tweety na X-ie. W wyniku tych tweetów następuje, wymieniając chociażby moje nazwisko, cała seria hejtu, chociażby przeciwko mojej rodzinie, przeciwko żonie. No niech pan przeczyta. Myślę, że w części społeczeństwa wybrzmiewa poczucie braku równości szans w tych wyborach. Pytanie, przed którym stoimy, jest takie, czy ta równość szans powinna być chroniona przez Państwową Komisję Wyborczą w ramach tych uprawnień, które PKW ma, czy też nie? No tutaj to taka mgła, że aż mi przykro, mgła wynikająca z ignorancji kompletnej, ponieważ Państwowa Komisja Wyborcza nie jest ani prokuraturą, ani sądem, tym bardziej sądem kapturowym. Obowiązuje ją w tej kwestii wyłącznie kodeks wyborczy. A kodeks wyborczy zarówno w rozdziale 15 finansowanie kampanii wyborczych, kampanii wyborczej, jak i w rozdziale takim końcowym o konsekwencjach karnych ma wszystko zapisane i uregulowane i nie może zrobić nic więcej, niż tam ma zapisane. Właśnie dlatego, że nie sprawdza finansów partii, tylko zajmuje się tak wyłącznie komitetem wyborczym poszczególnej partii i funduszem wyborczym tej partii. I tylko tym może się kierować. Dlatego słuszne były uwagi pana Ryszarda Kalisza, że jeśli kancelaria premiera i sam pan premier Tusk chcą coś zrobić, to niech dostarczą Państwowej Komisji Wyborczej dowodów na to, że do funduszu wyborczego trafiły lewe pieniądze, albo lewe pieniądze zostały z niego wydane, bo inaczej to jest zawracanie głowy i robienie ludziom wody z mózgu po prostu. Ale na tym polega działalność nowej władzy, że oni po prostu przedstawiają dokumenty, które są niewiele warte. Pytanie, dlaczego? No co z tego wynika? Dlaczego, pytanie numer jeden. Dlaczego nie przesłali, mimo że wiedzieli doskonale, że Romanowski jest objęty immunitetem, tych dokumentów do zjednoczenia, do zgromadzenia ogólnego parlamentarnego Rady Europy? Prawdopodobnie dlatego, że to było nic nie warte, że owszem, to tam dużo było mowy wokół tego, a de facto pustosłowie, a w środku nic. I podobna tutaj sytuacja, o której mówi Kalisz, który jest w końcu adwokatem, zna się na prawie, i twierdzi, że się panom mylą kodeksy wyborcze z kodeksem karnym, bowiem tam rządzą określone przepisy, jak żeś wspomniał, i trzeba step by step ustalić wysokość kwoty. To są dwa różne akty. No i jeszcze pan Berek to pół biedy, bo nikt nie wie w Polsce, kto to jest pan Berek, szczerze mówiąc. Natomiast jest tym. Jak skacze na pana Kalisza pan Giertych, no to pana Ryszarda to wkurza. To ja panu zacytuję mecenasa Giertycha. Zwracam się do członków PKW. Nie rżnijcie głupa, że nie macie dowodów na wykorzystanie przez PiS publicznych pieniędzy do kampanii. No właśnie, kolejna sprawa. On to wszystko pisze na X-ie. Już kilka dni temu pisał na X-ie. W ogóle nie zrozumiał. Ja mu powiedziałem, myli postępowanie karne z postępowaniem wyborczym. No,
Natomiast też moje nazwisko wymienił i też muszę panu powiedzieć, tak mi się przykro zrobiło, bo nie wiem, czy to ci jego ludzie, czy ktoś inny, czy przypadkowi tacy, wie pan, zagryzający w nocy hejterzy, których chcą dowalić tych, tym, o których się pisze, też olbrzymi hejt dotyczący mojej rodziny. No, Roman, obejrzyj sobie ten hejt i weź na wstrzymanie. Ależ pan Ryszard jest naiwny. Przecież ten hejt ma za zadanie rozmiękczyć pana Ryszarda i wszystkich innych członków Państwowej Komisji Wyborczej, żeby wykonali zadanie, nie żeby zrobili to, co wynika z przepisów prawa, żeby wykonali zadanie, czyli pozbawili Prawo i Sprawiedliwość dużej części dotacji i subwencji, nic więcej. Zabrakło jednej rzeczy, a zwykle w takich sytuacjach jeszcze Giertych mówi o karze. Jest rozkaz pod tytułem wykonać zadanie, dwa, a jak nie, to kara. No może Patataj nie był akurat na koniu, tylko pieszo. To wtedy inaczej się myśli. Za parę minut wrócimy. Czekają nas wcześniejsze wybory? Taka plotka przez Warszawę mknie. Każdy, kto wymyśli nowe wybory, to znaczy, że chce, żeby PiS z Konfederacją rządziło Polską. Może wygralibyście te wybory. Szaleństwo w mojej ocenie. Nie, nie, nie. Polacy by nam tego nie wybaczyli. Dzisiaj Polacy nie mogą wybaczyć tego, co jest tam na zewnątrz. Rzeczywiście, i tu pan premier ma rację, tych kłótni, takiego wrażenia, że my się spieramy, kłócimy. No nie o to chodzi. Dobierzmy państwu raz jeszcze. Pan premier może być zadowolony z tego powodu, że w koalicji są tarcia, bowiem każde tarcie wytwarza ciepło, jak mówił jeden z polityków XX wieku, a ciepło jest pożyteczne i może być tym rozstrzygającym, który leje oliwę na wzburzone fale. Ale na dłuższą metę nie jest dobrze, jak te tarcia rzeczywiście trwają non-stop i politycy z koalicji skaczą sobie do gardeł. W związku z tym powstaje koncepcja, żeby w razie pozbawienia PiS-u dotacji przez Państwową Komisję Wyborczą, o czym mówiliśmy w poprzedniej części, PiS praktycznie zostaje pozbawiony środków i można spokojnie rozpisać nowe wybory, w których z braku środków PiS będzie miał małe szanse. W ten sposób Donald Tusk wygrywa te wybory, pozbywając się najprawdopodobniej niewygodnych koalicjantów w postaci Lewicy czy w postaci Trzeciej Drogi, a głównie PSL-u. Może być taka koncepcja, ona jest absolutnie realna. No poza tym, że tutaj, jeśli chodzi o Państwową Komisję Wyborczą, jednak i ten numer nie przejdzie, kolejny numer. Pan Wieczorek tutaj, Dariusz Wieczorek, martwi się, czy koalicja się rozpadnie. Póki co do wyborów prezydenckich nie rozpadnie się, ale o ile Państwowa Komisja Wyborcza cofnie dotacje PiS-owi, to rzeczywiście istnieje możliwość, taki scenariusz całkiem realny, nowych wyborów. I wtedy, panie Wieczorek, na zieloną trawkę. Chyba że przedtem będziecie starali się dogadać z PiS-em, chociaż w przypadku Lewicy to jest raczej niewykonalne. Także tutaj szerokiej drogi życzymy. Witam państwa w polityce na deser, w telewizji w Polsce. Andrzej Rafał Potocki, a wraz ze mną Stanisław Janecki, pan minister Wieczorek, minister nauki. Przypomnę, powiedział, że wyborcy by nam tego nie wybaczyli. Nie, wyborcy by was spuścili po prostu, ponieważ... Porynnie. Albo po czymś gorszym. Tak po róże, o. Po róże, tak. Po róże by spuścili. Po róże by was spuścili z prostego powodu. Nie było chyba w trzeciej RP rządu, który by tak szybko tracił zaufanie i w tak krótkim czasie zrobił tyle beznadziejnych, głupich, bezprawnych, szkodliwych rzeczy. Wszystkie makrowskaźniki są złe. Przewidywania dla Polski są złe, bo wy nie umiecie rządzić po prostu. I ludzie już się zorientowali, na to nie ma pieniędzy, na tamto nie ma pieniędzy, tu nie dotrzymujecie obietnic, tam nie dotrzymujecie obietnic. Przecież ludzie nie są głupi, wszystko to widzą i nie poświęciliby wam złamanego
złamanej sekundy uwagi, żeby jeszcze głosować. Oczywiście część tych takich bezrefleksyjnych to zawsze będzie głosować, bo to się odbywa na zasadzie sekty, a nie na zasadzie wolnego wyboru. Natomiast jeśli chodzi o te dotacje i subwencje, to nie jest takie proste wszystko, bo można i w wypadku dotacji i subwencji zabrać partii trzykrotność tego, co się udowodni, że zostało albo przyjęte, albo wydane nielegalnie. Trzykrotność. W obu wypadkach jest ta trzykrotność. Tylko to musi być udowodnione, bo pierwsza wizyta w sądzie i to wszystko leży po prostu, że znalazły się jakieś dziwne pieniądze, które albo przyjęte, albo wydane nielegalnie. Przy czym to potrącenie nie może przekroczyć 75% i dotacji, i subwencji. Więc już czytam te idiotyzmy w gazetach i to takich, których bym się nie spodziewał, że zatrudniają ludzi, którzy nic nie wiedzą, że no to Prawo i Sprawiedliwość nie dostanie tych 29 milionów, które wydało na, no już nie 29, bo 75% z 29 i tak dalej, no pomijam to, że nikt nie czyta zabierający głos kodeksu wyborczego. A powinien, a szczególnie tacy naciskacze, czy usiłujący wywierać presję na mecenasie Kaliszu i na Państwowej Komisji Wyborczej, jak Roman Giertych, ale to jest zwany karalne. Koniem. To jest karalne. Naciskanie na organ konstytucyjny Rzeczpospolitej, żeby wywrzeć wpływ na jego decyzję, jest karalne. To jest opisane w 17 rozdziale kodeksu karnego. Przestępstwa przeciw Rzeczpospolitej. I słusznie, bo jeżeli naciskanie na organ może spowodować uszkodzenie organu, to to musi być karalne. Oczywiście. Albo niedyspozycję organu. Albo niedyspozycję organu. To zależy, jaki organ, ale niemniej jednak każdy organ jest w ludzkim organizmie istotny, a co dopiero w polityce. W społeczeństwie. A co dopiero w społeczeństwie. I tutaj Dariusz Wieczorek, który tak się martwi o ten elektorat, który by mu nie wybaczył, jest w absolutnym błędzie. Ja chętnie tutaj trawestuje naszego ulubionego, czy powiedzmy sobie tego, chyba lubimy literata, Franza Kafkę. Mianowicie decyzje elektoratu, jak decyzje urzędników, są płochliwe jak młode dziewczęta. O matko. Ja z, no to Franz Kafka, nie ja. Ja z Kafki to zawsze tylko myślę o tym, kto z aktualnie rządzących się zamienia w tego Robala. Tak, tak, to już o tym z opowiadania Przemiana. Tak, rozmawialiśmy o tym, natomiast nie możemy tylko przy znanych politykach pozostawać w naszym programie, chociaż nie wiem, czy państwo wiedzą, że pan Dariusz Wieczorek jest ministrem nauki, bo nie daje po sobie poznać, że cokolwiek robi w nauce, ale do tego jeszcze jest wiceprzewodniczącym Nowej Lewicy. To nowe talenty, bo objawił się nowy talent pani Barbara Oliwiecka z partii pana Szymona Hołownia. Zwrócił moją uwagę ostatnio tekst Dominiki Długosz dla Newsweeka i tam pani redaktor cytuje polityka trzeciej drogi. Najdalej w listopadzie dojdzie do zmian w Polsce 2050. Szymon Hołownia zrezygnuje z przewodniczenia w partii i wykreśli swoje nazwisko. A jak już odda władzę, to przecież jej nie odzyska po wyborach. A jest sporo ludzi, którzy będą chcieli iść do Tuska, ale też sporo, którzy już negocjują z PSL-em. No właśnie zastanawiam się, kto od was może negocjować z PSL-em i czy naprawdę takie rzeczy się dzieją, czy to może jest jakiś spin, pani poseł. No myślę, że panie redaktorze, raczej w mojej ocenie jest to spin, jest to, rozumiem, że nazwiska pani redaktor nie podała, z kim rozmawiała. Nie ma takiego absolutnie kierunku. Atmosfera w klubie jest bardzo dobra. Nie jest prawdą, że za duszkami dach przeciekał, szczególnie, że prawie nie padało. Czyli tak jak w Misiu, ale nie, tu są różne naiwności z tego wynikające. Po pierwsze, każdy, kto zna pana Szymona Hołownię, to wie, że żeby on coś dobrowolnie oddał,
to nie wiem, musiałby go ktoś zamknąć w rowie mariańskim, w jakimś specjalnym kesonie. Nie wiem, czy jakikolwiek by wytrzymał to ciśnienie, bo to tam bodaj z 11 tysięcy metrów jest. To nie wytrzyma. Nie wytrzyma. To tylko takie robaki specjalne wytrzymują, które mają. Ale one jakieś sobie takie, amortyzują to, co z zewnątrz. Mają jakiś taki potężny pancerz. Jest proporcjonalnie większy niż czołg Abrams i czołg Leopard razem wzięte. I one wytrzymują w tych rowach mariańskich te potężne ciśnienia wody, która tam, którym one ulegają. No ale przecież pan Szymon nie wejdzie do rowu mariańskiego, czyli niemożliwe nie jest. Ma takiego pancerza poza tym. Niemożliwe jest, żeby on w czymkolwiek ustąpił. On chce dowieść do wyborów prezydenckich, czyli do początku kampanii, zarówno szefowanie w partii, jak i marszałkowanie w Sejmie. No przecież to są jego jedyne atuty, bo gdyby prześledzić, no bo te inne atuty już znamy, bo pan Szymon prawie codziennie opowiadał o tym w tak zwanych swoich live'ach, i on może jechać tylko na autorytecie funkcji, na niczym innym po prostu, bo już nikt nie chce tych jego gadek słuchać. Ale kto niby podsunął ten pomysł redaktorowi prowadzącemu rozmowę z panią Oliwiecką, że Hołownia chce ustąpić? Nie, to napisała dziennikarka. A czy tam Długosz? Dominika Długosz. Dominika Długosz napisała, dobrze, on się pod to. No to skąd Dominika Długosz wzięła te informacje, że Hołownia chce ustąpić? Stąd. A, z tak zwanego palca. Z tak zwanego palca. To musiała długo ten palec ssać, żeby wpaść na taką koncepcję, że Hołownia sam ustąpi. O, osobiście nie ma takiej, osobiście, nie ma takiej możliwości. Nie ma takiej siły. Nie ma takiej Ale już siły. Polansowaliśmy panią Oliwiecką jako nową siłę z Polski 2050. To wracamy do jednego z naszych ulubieńców. Pana Michała Szczerby, któremu się wydaje, że zna się na prawie. Pan Kamiński, pan Wąsik z chwilą prawomocnego wyroku sądu zgodnie z polskim prawem przestali być posłami. Jeżeli ktoś wykonywał obowiązki poselskie, jeżeli ktoś udawał posła, ktoś po prostu pojawił się na sali plenarnej, brał udział w głosowaniu bezprawnie, pojawił się na komisjach sejmowych, brał udział w głosowaniach bezprawnie, podszywał się pod osobę, którą nie jest, czy pod funkcjonariusza publicznego, którym nie jest. Jeżeli ja bym się z panem przebrał teraz za policjantów i byśmy zatrzymywali ludzi tutaj po 500 zł nadawali jakiś, w sensie tak powiem, wydawali mandaty, tak? Czy to sobie twoje młode wilki? A rzeczywiście, Radosław, Mirosław, Zbigniew, co wy mnie tutaj maszkaradę robicie, do budy? Nie ma co się rozwodzić w każdym razie. Ja nie mam specjalnej ochoty rozwodzić się na temat oceny znajomości prawa tutaj przez pana Szczerbę. Ja bym się skupił na tej lepszej koncepcji, na drugiej części tej rozmowy, kiedy obydwaj panowie, co zaproponował zresztą Szczerba, mają się przebrać za policjantów i wlepiać ludziom nielegalne mandaty. Panie Szczerba, może to jest jakiś sposób dla pana na życie. Mniej pan zaszkodzi w polityce. W razie jak pana złapią za nielegalne używanie mundurów, zasłoni się pan immunitetem i będzie pan sobie żył jak Ponciusz w maśle. Bowiem jak nie na tym rogu, to na następnym pan będziesz kasował tych biednych kierowców na te 500 zł, jak powiedział prowadzący pojazd, redaktor prowadzący rozmowę. Pan Michał Szczerba usilnie przebiera się za człowieka mądrego. No i słabo to przebranie wypada, bo chyba nie znam kogoś, kto by uwierzył, że to przebranie to jest on, że on jest w środku tego przebrania. Ja bym jednak coś powiedział o ignorancji prawnej pana Szczerby, bo to idzie w świat. Panie Szczerba, pan nie ma zielonego pojęcia o tym, że wyrok sądowy uniemożliwia kandydowanie. Natomiast wyrok sądowy automatycznie nie odbiera mandatu. Nie ma czegoś takiego w polskim prawie. To musi zrobić marszałek Sejmu. Od tego jest odwołanie do Sądu Najwyższego.
I żaden wyrok automatycznie nic nie robi. Pan nie ma pojęcia zielonego o tym, panie Szczerba. I druga rzecz. Wtedy, kiedy były te głosowania i ten udział, to panowie Kamiński i Wąsik byli posłami, ponieważ prawomocnie w wypadku Mariusza Kamińskiego to odebranie mu mandatu w związku z wystąpieniem marszałka Sejmu nastąpiło 10 stycznia 2024 roku, czyli 3 tygodnie po tym posiedzeniu. W związku z tym mieli pełne prawo uczestniczyć, a w wypadku pana Macieja Wąsika nie nastąpiło nigdy uprawomocnienie tego, ponieważ Sąd Najwyższy stwierdził, że jest nadal posłem. No i teraz można sobie machnąć ręką, no pan Szczerba, to on i tak się na niczym nie zna. No ale do diabła, za co my tym ludziom płacimy? Przecież to idzie z naszych podatków. Nawet te pensje w Europarlamencie. To sobie tak może wyjść i sobie opowiadać te wszystkie bzdury, że wyrok zawiesza, jak nie zawiesza, że byli legalnie w Sejmie, a mówi, że nie byli legalnie w Sejmie, że popełnili przestępstwo, bo głosowali i uczestniczyli w pracy komisji, chociaż mieli pełne prawo. Przynajmniej Mariusz Kamiński do 10 stycznia, a pan Maciej Wąsik do dziś miałby takie prawo, gdyby nie został europarlamentarzystą. Jeszcze tu można dodać, że poseł Michał Kamiński, jego sprawę rozpatrywała Izba... Mariusz, przepraszam. Izba cywilna. Ta właściwa. Znaczy nielegalna zupełnie w tym postępowaniu. Znaczy nie, to Wąsika... Chodzi mi o izbę cywilną, która, bo pan marszałek se poszedł i przekazał sprawę bezpośrednio, przekazał nie tej izbie, przez umyślnego do izby cywilnej. Jednego rozpatrywała izba cywilna, a drugiego izba kontroli nadzwyczajnej. Izba cywilna nie jest władna. W ogóle. Nie należy do kognicji izby cywilnej rozpatrywanie tego typu spraw. Andrzej, tutaj w związku z tym by się tym przejmował. No na pewno nie pan Szczerba. W ogóle ten rząd. Nie ta większość parlamentarna. Tak samo jak się chciał przebierać za tego milicjanta, to tak samo się przebiera za mądrego, chciał się przebierać. Jaki mądry, jak on się na prawie zna. On się w ogóle nie zna na prawie, dlatego mówię, prawdopodobnie lepiej by wychodziło krojenie kierowców na tych mandatach na lewo, aniżeli opowieści dziwnej treści, bajki z pół paproci o tym, jak pan Szczerba rozumie prawo, bo jakie ono jest, to jest kompletnie inne. Ale to jest tytuł pod tytułem jak my to rozumiemy, czyli jak my tego nie rozumiemy. To ja już wolę pana byłego marszałka Senatu, Bogdana Borusewicza, który jest w polskiej polityce skarbem, ponieważ ma taką zdolność wypowiadania swoich myśli, że nikt nie wie, o co mu chodzi. Co ciekawsze, on sam też nie wie. To nie jest tak i fatalnie jest tak, ale to nie powinno być tak, że są sędziowie wasi i nasi. Wszyscy sędziowie powinni być sędziami naszymi, dlatego że przecież oni wyrokują w naszych sprawach. No właśnie o to chodzi, że nie powinni być naszymi sędziami, bo naszymi to jest tylko jedna obowiązująca interpretacja wedle doktryny Neumanna. Tak, to są nasi sędziowie. Są nasi sędziowie. Natomiast sędziowie, o których mówi pan Borusewicz swoim bardzo specyficznym, metaforycznym skomplikowanym językiem, to oni są, uwaga, zdradzę panu tajemnicę, panu marszałku, oni są sędziami Rzeczpospolitej. Ponieważ wszystkie wyroki, jakie wydają sędziowie w Polsce, są w imieniu Rzeczpospolitej. Dokładnie. Dokładnie tak. Ale tutaj pan Borusewicz widać wzorował się na swoim idolu z Gdańska, stwierdząc, to nie jest tak i fatalnie jest tak, ale to nie powinno być tak. Co ci to przypomina? Przecież to są frazy Lecha, wyjęte z ust Lecha Wałęsy. Mnie się nawet te maksymy, złote myśli Borusewicza bardziej podobają. Na głębsze są, czy trafiające bardziej w sedno? Są bardziej Monty Pythonowskie. A.
Lecha Wałęsy są takie przyciężkawe. Przyciężkawe. Nie, bo to było niezłe. To nie jest tak fatalnie, ale rzeczywiście, tak, ale to nie powinno być pan tak. Pan Borusewicz naprawdę osiągnął mistrzostwo, tak, no nie wiem, Erika Idla, Johna Cleesa, Michaela Palina. Świetne, panie marszałku, pan się minął z powołaniem. Nie wiem, tam John Cleese w Kalifornii żyje, trochę już ma lat, ale może by pan się zgłosił, żeby tych, co zmarli, członków Monty Pythona, by pan zastąpił, naprawdę. Myślę, że oni by nawet nie poznali, że kogoś brakuje. Ale nie ustąpią. Terry'ego Jonesa. Nie ustąpią z tej polityki, zostaną. Nie chcą się na stare lata przykwalifikować, chociaż pan Szczerba spokojnie jest w młodym wieku, mógłby inny zawód wykonywać dużo lepiej niż ten, który wykonuje. No więc oni robią masę głupich rzeczy, a w sprawach ważnych albo nie robią nic, albo robią coś, co jest absolutnie dla Polski szkodliwe. W kwestii rury na przykład. Bern wstrzymuje projekt budowy drugiej nitki rurociągu pomorskiego. To, że wstrzymano projekt budowy drugiej nitki rurociągu pomorskiego, jest niczym innym jak igraniem z bezpieczeństwem kraju. To jedyna nitka, którą ropa popłynie do rafinerii w Płocku. Jej przerób się zwiększy ze względu na budowę olefin. Tą samą nitką podajecie ropę Niemcom. Nawet nie postaraliście się, żeby Niemcy współfinansowali budowę rurociągu. Za to decydujecie się, żeby Niemcom pomagać transportować ropę, niby kazachską, de facto rosyjską. Ciekawa rzecz z tym rurociągiem, bo tu ewidentnie widać, że gramy niemiecką kartą. I z ruskimi gramy w gruncie rzeczy, no bo jeśli mamy pompować do Szwed ruską ropę, bo ona jest ruska, a udaje kazachską i ktoś tu udaje głupiego, no to przecież to jest robienie dobrze ruskim i Niemcom. Ale niejaki Christian Goerke, były minister finansów Brandenburgii, on dokładnie opisał, o co chodzi w budowie tej drugiej nitki rurociągu pomorskiego. Otóż on stwierdził, i zresztą słusznie, że w ten sposób Orlen, czyli spółka Skarbu Państwa Rzeczpospolitej Polskiej, chce uzależnić Szwed od dostaw z Gdańska. Znaczy oni sami się proszą o pomoc, bo nie mają ropy. Dokładnie tak. A nasi odcinają i nie budują. Twierdzą, że nie ma inwestorów. A skąd mieliby ci niby inwestorzy? Z Rosji, jak to jest wbrew jej interesom? Z Niemiec, jak to jest wbrew interesom? A komu to służy? Przecież służy tylko Niemcom i Ruskim. A czemu Orlen tego nie kupuje, jak miał kupić? Otóż miał dlatego, kupić, ale jest w rozwałce. Zmieniła się ekipa. I jest w rozwałce. I teraz Szwed mogłaby... Nie ma środków. Tak jak mamy wiele stacji benzynowych Orlenu w Niemczech, które są naprawdę popularne, bo tam oprócz benzyny w dobrej cenie są jeszcze przecież te części takie marketowe, że tak powiem. No ale przecież oni nic nie potrafią. Nie widzą szansy jednak wejścia na rynek niemiecki, jeszcze większego jakby uzależnienia tego rynku niemieckiego, no bo mając Szwed, naprawdę ma się bardzo silny atut. No ale przecież nie z tymi pacanami, które nie potrafią nic zrobić. Zresztą pan Goerke, ten z Brandenburgii, były minister finansów, on tutaj zaznaczył, że Polska celowo rozwija infrastrukturę przesyłową na północy właśnie, żeby przechwycić i zmonopolizować dostawy do Szwed. No i o to chodzi. I o to chodzi w tej całej zabawie. A my... Bo to jest polski interes, no, a nie niemiecki i ruski. Tutaj w tym jednym programie mamy analogię ze szpiegami. Za frajer oddali szpiegów, szpiega, super szpiega oddali za frajer i za frajer oddają Niemcom, nie budując drugiej nitki, bo wiem co, krzywda się Niemcom stanie, a jak się stanie krzywda, to co się stanie? To my tym więcej zarobimy. No tak nakazuje logika, ale ci panowie nie myślą logicznie. To teraz będzie jeszcze gorzej, dlatego że z ruskimi, to ja nie wiem, czy nowy reset się rozpoczął, chodzi o azoty.
Rosja już tu jest. Akcje grupy Azoty wróciły do rosyjskiego oligarchy. Tak się jakoś dziwnie złożyło, że w poprzednim tygodniu większość koalicyjna tworząca rząd Donalda Tuska uchyliła ustawę o powołaniu Państwowej Komisji do spraw badania rosyjskich wpływów na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022. A kilka dni później dowiedzieliśmy się, że akcje grupy Azoty należące do rosyjskiego oligarchy Moshe Kantora, znajdujące się w przymusowym zarządzie, do niego wróciły. No bo to było tak, decyzją Komisji Europejskiej czy Nagrady Europejskiej wzięto w zarząd różne akcje rosyjskie, które tam były rozłożone po różnych firmach europejskich. Polska jeszcze, polski rząd, polski, czyli Mateusza Morawieckiego, dołożył jeszcze do tego nie tylko chęć, nie tylko zarządzanie komisaryczne tymi akcjami, żeby właściciel nie miał żadnego, ale odkupienia, chęć odkupienia za odszkodowaniem. I to odszkodowanie byłoby wypłacone. Oni znowu wszystko do piachu, te historie, bo Moshe Kantor to jest nie tylko rosyjski oligarcha, ale to jest wyjątkowy cwaniak, ponieważ se pozakładał żydowskie organizacje bardzo wpływowe w Europie, którym wrzuca duże pieniądze i one go bronią na tym forum, w którym jest bardzo trudno się poruszać, żeby nie zostać antysemitą, po prostu. I ten cwaniak gra sobie z rządem Tuska jak z takimi dzieciaczkami. Ale co Moshe Kantor zrobił? Moshe Kantor, chytry Moshe Kantor, odwołał się do WSA, czyli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. A ten decyzję uchylił. A rząd nie odwołał się od tej decyzji do NSA. I szalem aleichem, Do zobaczenia. Wracamy za kilka minut. Tak jest. Jak pan przyjmuje potencjalnego rywala samej Platformy? Radosław Sikorski w kolejnych wywiadach sugeruje, że to prezydent powinien się znać na bezpieczeństwie, trochę mruga okiem, sygnalizując gotowość do startu. Po pierwsze, ma stuprocentową rację, bo prezydent musi być przetestowaną osobą, jeżeli chodzi o kryzysy. I każdy z nas te kompetencje ma. Ja byłem wiceministrem spraw zagranicznych. W momencie, kiedy wszyscy siedzieli w domu, ja byłem na pierwszej barykadzie, w momencie, kiedy mieliśmy problem z pandemią, bo myśmy pracowali od rana do wieczora. Odpowiadałem za 10 szpitali w kryzysie uchodźczym. Przez cały czas każdy z nas jest testowany. Natomiast to, że inni politycy Platformy Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej mają pewnego rodzaju ambicje, jest czymś całkowicie naturalnym. Dobry wieczór, po raz trzeci. Najbardziej mnie bawi zawsze, kiedy pan Rafał Trzaskowski opowiada o tym, jakie crash testy polityczne przeszedł, no bo wszyscy, którzy pamiętają na przykład dwukrotną awarię ścieków płynących do Czajki, to wiedzą, że sobie nie radzi. Gdyby wojsko i rząd nie pomógł mu, to by sobie nie poradził. Ale tak przeszedł szybko nad kandydaturą Radosława Sikorskiego i ewentualną rywalizacją z nim, mówiąc, że no my w Platformie to wszyscy jesteśmy szalenie kompetentni, przeszliśmy wszelkie testy i sobie poradzimy. No aż tak dobrze to nie jest. I myślę, że pan Sikorski wzbudza w panu Rafale Trzaskowskim uczucia co najmniej ambiwalentne, jeśli nie otwarcie wrogie. To jest program Polityka na Deser w telewizji w Polsce. Stanisław Janecki ze mną. Andrzej Rafał Potocki. Dobry wieczór raz jeszcze. Nawet kozy zdechły. Bo wyspie. To był crash test z kozami. Były dwa poważne crash testy, które Trzaskowski ma za sobą, o czym chyba nie wspominał albo nie raczył wspomnieć. To jeden to był ten właśnie szambem, kiedy tryskała gnojówka do Wisły przez trzy dni i nie wiedział, czy poprosić. Dojechała tam do Włocławka, Płocka. Nie, tam już dopłynęło do tego, do Dulkiewicz, do Gdańska, do nas. Tak, do Gdańska. Waliło tam, capiło od Wisły.
wyszły w tym, w samym Wisłoujściu. Natomiast 3 dni to trwało, zanim podjął decyzję, czy to wojsko wzywać, bo wojsko niby pisowskie było wtedy, i wahał się. Gnojówka się lała hektolitrami, smród był w Płocku, ten smród się przenosił dalej do Włocławka, aż doszedł do Gdańska. No i wtedy pewno pani prezydent Gdańska zadzwoniła i mówi: Rafał, wstrzymaj tą operację z tą gnojówką, bo to już wytrzymać nie można. I on wtedy uruchomił i zezwolił, żeby wojsko wkroczyło i zrobiło z tym porządek. Pan Rafał tak sobie przypomniał o tym wiceministrowaniu w MSZ-cie, no ale... Panie Rafale, co on tu pan git wciska? Przecież pan nie jest znany z niczego, co by pan osiągnął jako wiceminister spraw zagranicznych. Jako prezydent Warszawy z tą pandemią, to bym dyskutował, no bo też wszyscy politycy Platformy byli przeciwni tym tymczasowym szpitalom, na przykład tym tam na Stadionie Narodowym i różnym takim inicjatywom, a być może bez tego byśmy sobie nie poradzili. Jedno przyznam panu, tak, jedno panu przyznam. W stosunku do innych stolic, szczególnie Berlina, dobrze sobie pan poradził z uchodźcami z Ukrainy. Jedno, tylko jedno. Ale to nie jest zasługa pana ścisła, tylko zasługa po pierwsze warszawiaków, obywateli, po drugie jednak urzędników, którzy nie muszą słuchać dyspozycji ze strony samej góry, bo wiedzą, co robić. I tylko to, a reszta to beznadziejnie. Natomiast jeśli chodzi o Sikorskiego, to Trzaskowski może sobie pozwolić na pewną swobodę wypowiedzi, ponieważ to nie Sikorski mu zagraża w wyścigu o fotel prezydencki, tylko ten, którego crash test skończy się po prostu odbiciem od ściany, położeniem uszu po sobie i zamknięciem się i przestanie i przerwie w komentowaniu na czas kampanii wyborczej. Mam na myśli Donalda Tuska. I to jest zagrożenie dla Trzaskowskiego. Ja sobie nawet, Andrzeju, wyobrażam taką rozmowę między panem Tuskiem a panem Trzaskowskim. Tam Trzaskowski: Donald, to jak z tym, jakim kandydowaniem? No, o czym ty mówisz w ogóle? Co ty, Rafał? O czym ty mówisz, Rafał? Ktoś kiedykolwiek ci proponował kandydowanie? No byłeś w 2020 roku, przegrałeś i znowu chcesz kandydować? Po co? A pan Sikorski to marzy o tym, żeby być królem Polski, naprawdę. A jego żona to by była królową? Jego żona byłaby królową. Absolutnie. Królową, tak. No wiesz, byłaby ona Sforza u Zygmunta Starego. No, wiadomo. Jeśli chodzi o stary, to tu byłby Stary Testament. Jeśli chodzi o królową. Przygotowują. Delikatnie mówiąc. Człowiek, który był w Oksfordzie. Nie był wprawdzie bezpośrednio kolegą Nikodema Dyzmy, ale no, ta sama uczelnia. Ale człowiek, który był na korytarzu, poznał cesarza japońskiego. W Bullingdon Club, gdzie Bullingdon Club. Wszyscy ci wybitni, bogaci, wpływowi, z dobrych domów, demolowali knajpy, podłączył się. No taka postać zasługuje absolutnie na prezydenturę. Tym bardziej, że gdy go pytali, czy on jest może krewnym Władysława Sikorskiego? To mówił, że tak. To nie zaprzeczał. Nie zaprzeczał. No bo kto zaprzeczy, kto zaprzeczy, jak mówią do ciebie, jesteś krewnym. No, a jak go pytali, tak, no. Bo niektórzy jego koledzy z Bullingdon Club potem pytani przez polskie media opowiadali różne historie, jak go pytali, czy on jest z arystokratycznej rodziny, to no, też nie zaprzeczał. No tak, nie potwierdzał i nie zaprzeczał. To teraz przejdziemy do czegoś bardziej... Nie lubi kłamać, on nie lubi kłamać, jednym słowem, tak. Do czegoś bardziej przyziemnego, czyli pan Mirosław Suchoń został zapytany, jak to jest z obniżeniem tej składki zdrowotnej dla przedsiębiorców.
Panie pośle, ale pierwszy projekt, który złożyliście, złożył go pan poseł Ryszard Petru, to jest wasz poseł. I w tym projekcie był błąd dziesięciokrotny. On wyliczył ten projekt na 7 miliardów, a okazało się, że jest to 68, jak twierdziło Ministerstwo Finansów. Więc no, ja nie mam pewności, czy te 4 miliardy wystarczą. Panie redaktor, to jest tak, że każdy w tych wyliczeniach posługuje się swoimi bazami. Ważne jest to, że wygraliśmy to starcie. Swoimi bazami? Ale jakimi lotniczymi? Wojskowymi. Słuchaj, ja nie bardzo rozumiem te wyliczanki. Że co, że niby cofnięcie tej składki zdrowotnej miałoby kosztować... Oni nie cofną, bo to by kosztowało... Nie, zaraz, bo tu mam pytanie, tylko dokończę pytanie, bo... O co temu, co ten Petru wyliczał? Czy to jest 4 miliardy wyliczył Petru, czy znaczy 7 miliardów Petru wyliczył jako cofnięcie tej składki zdrowotnej, a w efekcie okazuje się, że to jest 68 miliardów? Dobrze rozumuję? Dobrze rozumiem. Dobrze rozumuję. No to nie cofną tej 68 miliardów, to no jakie tam cofną? Nigdy tego ludzie, nie cofną. Po coście głosowali na nich, wykiwają was. Jak nawet w tych obietnicach, których nie zamierzają spełnić, nie mówili o cofnięciu, przepraszam. Oni mówili i co tydzień pojawia się nowe rozwiązanie. I nowość tego rozwiązania polega na tym, że ono jest takie samo. Że jest nowe. Że jest nowe. Tylko inaczej sformułowane i chodzi o ten sam kant, czyli o to, że ci przedsiębiorcy dostaną mniej więcej tyle, co w każdej z tych propozycji, czyli dużo mniej niż mieli wcześniej, gdzie rzeczywiście ta składka po tych wszystkich ulgach, no to wynosiła 100 parę złotych. Ale przecież Madame Leszczyna, która jest ministrem zdrowia, Leszczyna, która jest en français, Madame Leszczyna, która jest ministrem zdrowia, nie wiem jak jest po francusku Leszczyna, muszę sprawdzić, powiedziała wprost, nie ma żadnych szans na to, żeby tą składkę cofnąć. Nie ma takiej możliwości. I zapamiętajcie sobie, wyborcy trzeciej drogi, którzy chcieli się bo nie będzie pieniędzy na zdrowie. Bo pieniędzy nie ma i nie będzie. I to zapamiętajcie sobie. I całe te wasze głosowanie można zapomnieć. Po prostu, żeście niepotrzebnie dreptali do urn, żeby wrzucić ten głos na trzecią drogę i na PSL. A jakie były obietnice, Kosiniak Kamysz, będzie dobrowolna składka zdrowotna. 68 miliardów i Madame Leszczyna powiedziała, finito, nie ma czegoś takiego. I we wrześniu, jak mówi pan Suchoń, okaże się, że to my mamy rację. To z tą Madame po francusku, to trafiłeś w sedno tarczy, jakby powiedział generał Zenon Zambik w rozmowach kontrolowanych. Bo ja uważam, że pani Madame Leszczyna to jest absolutnie polskie wcielenie Emmy Bowary, jeśli chodzi o sposób gospodarowania pieniędzmi. Państwo sobie przeczytają panią Bowary, to tam nie radziła sobie z tymi finansami. To teraz. To tym bardziej. To teraz. No bo różne rocznice mamy, a mamy takie rocznice, o których człowiek w centrum tych rocznic, pan Szymon Hołownia, chciałby chyba zapomnieć. Ja nie wiem, kto się z kim umawia i kto z kim rozmawia. Ja wiem jedno, na trzeciej drodze Kołodziejczaka nie będzie. Nie będzie Kołodziejczaka i nie będzie Agrouni, kropka. Nie będzie. Jeżeli w jakimś sojuszu będzie Kołodziejczak, to mnie w tym sojuszu nie będzie. Po prostu. Nas nie będzie tam. Kołodziejczak w piątkowy wieczór z telefonem w ręku mknął ulicami Warszawy Lexusem za 250 tysięcy, nie przejmując się przepisami. Zignorował czerwone światło i zaparkował w niedozwolonym miejscu. No więc rok temu pan Szymon Hołownia nie będzie z nikim w żadnym związku z panem Kołodziejczakiem, bo się po prostu brzydzi. Ale, a teraz? A teraz jest, bo pan Kołodziejczak, a pan Kołodziejczak zmienił imidż. Tak? Wtedy wystawała słoma z butów. Nie. Chodził w walonkach. Zawsze tym Lexusem jeździł. A wtedy jeszcze rok temu chyba nie. Jeździł. No ale to Lexus to jest w ogóle pikuś. Może inny model, ale Lexus też Lexus. To jest pikuś. Chodzi o buty.
Za 17 tysięcy buty Nike. A co będzie chodził jak jakaś łajza? No to, no to właśnie. Jak, ale, a bogatemu ale, zabronisz? No jeszcze, jeszcze trzeba tak. Ja bym na jego miejscu w ogóle podkreślił to, że jestem wiceministrem rolnictwa i założył takie walonki obite złotem i macicą perłową. Jakie walonki? Walonki. I z tych walonków wystaje słoma. I z tych walonków Michał, słoma wystaje. Pan Michał Kołodziejczak to Paryż. I nie tylko z powodu olimpiady. Ale w takich walonkach... Violon. W takich walonkach to mógłby... Walonki dół nie z gumy, tylko z krokodylej skóry i wysadzane perłami, macicą perłową i pozłacane. To już by mógł się w Mediolanie pokazać. No mógłby, ale to on no chyba nie odczytał przewrotności występowania w takim stylu. Obawiam się. Mnie naprawdę bardzo się spodobało, że no, po pierwsze tak. Ale pan Hołownia uległ temu urokowi, no tak. Bo jest w tej koalicji. Jest i w ogóle czyli, się czyli nie te buty i te to zagrały. A może dlatego właśnie. No właśnie. I teraz bierze przykład. Zaimponowało mi, że po pierwsze nie rozbijał się limuzyną rządową. I że po prostu to czerwone światło się zmieniło niewłaściwie. Ono powinno być zawsze zielone, jak przejeżdża pan Kołodziejczak. A dokładnie tak. No. I to niedopatrzenie, niech warszawskie służby, czy tam jakieś inne, zależy gdzie pan Kołodziejczak się porusza, po prostu monitorują satelitarnie jego auto. I ilekroć się zbliża, zawsze mu zielone ustawiają, no bo... Samo to, że jest wiceministrem rolnictwa, to jest zielone. To jest zielony to jest człowiek. Zielony człowiek. Zielony człowiek, zielone światło. Rolnictwo jest zielone. Nowy ład, ten zielony ład, też zielony. No, modny kolor ostatnio. W związku z tym, jak jedzie pan Kołodziejczak w tych swoich butach za 17 tysięcy, w bagażniku może ma te zamówione u szewca najlepszego w Europie. Nie wypominaj, przecież nie są za 40, tylko za marne 17. No, no w sumie ale tak. No. To mnie te walonki to będą ze 100 tysięcy kosztować z macicy mogą. Perłowej i obite złotem. Mogą. No, to wiesz, to stówka to jest co najmniej. Także przykryje trochę tego Lexusa. Czeka tylko, bo to jest ręczna robota. Aha, te walonki. Te walonki, tak, tak, tak. Okej, okay, to teraz o kimś, kto... A potem tylko słomę włożyć do środka i będzie komplet. O kimś, kto... Za chwilę zobaczą państwo, jakie ma poglądy, ale moim zdaniem nigdy nie powinien zostać szefem Centrum Solidarności w Gdańsku, a to, że jest od 13 lat, jest jakąś aberracją. Wreszcie ktoś jasno powiedział, czym ma być w przyszłości Polska. Kanton Polska w Zjednoczonej Europie, czyli pan Bazyl Kerski, który tam ma irackiego ojca, matkę Polkę, tam dziwne jakieś historie z tym, z kim się czuje. Jak startuje w konkursie w tym centrum, takim konkursie w cudzysłowie, tego szefa, to on jest bardzo polski, a jak nie startuje, to już trochę mniej. Ale uważam, że to jest niewłaściwa osoba na tym miejscu, bo zrobił z tego centrum jakąś przybudówkę Platformy i władz Gdańska, a nie taki obiektywny ośrodek, który by ważne funkcje edukacyjne i historyczne wypełniał. I pan Kerski już wybiega w przyszłość, że w tej przerobionej wskutek zmiany traktatów w Europie Polska będzie kantonem. Tylko zapomina pan Kerski o tym, że nie będzie kantonem, tylko będzie prowincją cesarstwa niemieckiego, tak jak kiedyś Księstwo Warszawskie czy Priwisliński kraj był prowincją cesarstwa rosyjskiego. Kantony Szwajcarii cieszą się dużą autonomią. Ja szczególnie lubię kanton Ticino, czyli ten włoski, gdzie ludzie są o wiele milsi od tych pozostałych i lubię tam bywać. Do północy to... Tak jest. I lubię tam bywać, tylko problem polega na tym, że Polska nigdy nawet kantonem nie będzie po wprowadzeniu tych wszystkich zmian. Ale Bazyl Kerski przecież... tam miał, otarł się obywatelstwo niemieckie i powinien wiedzieć, że nie kantonem, tylko landem. I tyle. Lepiej, a co słychać w Austrii? Lepiej, żeby... słychać w Austrii? W Austrii? Tak, tak, tak. Obejrzyjmy. Dziękuję.
piłkarze Wisły sobie nie poradzili, a kibice, chociaż z Krakowa, to uczcili, no bo powstanie warszawskie to już jest właściwie sprawa całej Polski i to od lat, ale nie wiem, czy jest neotelewizji polskiej, bo tam tradycyjne było śpiewanie piosenek powstańczych, a telewizja polska się włączyła dopiero wtedy, kiedy wybrzmiała modlitwa AK. Jest na niebie, wyciągnij sprawiedliwą dłoń. Wołamy z wszystkich stron do Ciebie, o Polski dal i polską broń. W refrenie tej pieśni, która skądinąd powstała już w październiku 1939 roku w Rumunii, są słowa o przywróceniu wolnej Polski i o cofnięciu z nadpolski miecza, który siecze kraj. Oni to uznali za aktualną pieśń o reżimie Donalda Tuska, no to nie mogli tego pokazać. Pieśń obrazoburcza i mówimy dobranoc. Dobranoc państwu.